podobny z wyrażeniem uczuć świńskich. Jeśli czasem masz ochotę rzucić wszystko, wziąć walizki, gdy odczuwasz wokół siebie wciąż klowania oraz spiski, gdy już miesiąc trwa wizyta ukochanych twoich bliskich. Wróć się do nas między 7 a 16. Zamknij gaz i wyjmij palce swe z kontaktu. Czas to pieniądz, pieniądz czas to, a więc zaraz wyjdź na miasto. Dzwoń na numer 412-05 z najbliższego automatu. Przyjacielskich uczuć macki wnet cię chwycą w swe ramiona i wnet problem twój prostacki w ogniu szczerych porad skona. Zatem zwróć swe serce do nas, niezależnie od przekonań, inkognito i dyskrecja absolutnie zapewniona. Zwróć się do nas między 7 a 16. Zamknij gaz i wyjmij palce swe z kontaktu. Czas to pieniądz, pieniądz czas to, a więc zaraz wyjdź na miasto. Dzwoń na numer 412-05 z najbliższego automatu. Tam jadę, piosenki śpiewam. Jak śpiewam piosenki nowe, to oni wołają: Janę, te stare śpiewaj, tych nie chcę, tych nowych. Paroa, roa, żeby się odciąć od całego świata. Ocio, od paragonów, paragrafów i wywieszeń. Zaszyj się w kącie w kupieli. Siuba, tak żeby tylko czubek nosa było widać. Paroa, roa, nic nie zamiatać, nic nie czyścić, nie kombinować, coś się jeszcze może przydać. Olga Lipińska zaprosiła nas, Elitę, do Kabaretonu Opolskiego, gdzie zaśpiewaliśmy Kurną Chatę, piosenkę Kurna Chata, za którą dostałem nagrodę Radiokomitetu, to się nazywa tak, nagroda. Była to nagroda bardzo prestiżowa i dla tak młodego zespołu bardzo ważna. I od tego czasu zaczęło się takie nasze większe zainteresowanie radiem, bo Andrzej bardzo chciał, żebyśmy w radio zaczęli pracować. I rzeczywiście zaczęliśmy współpracę z radiem, najpierw jako amatorzy, współpracownicy, aż wreszcie 1 kwietnia 1974 roku na Prima Privis Andrzej Waligórski załatwił mi w radio etat. I wtedy właśnie się znalazłem w redakcji 202, w której byli w tym czasie Andrzej Waligórski, Ewa Szymańska i Jurek Dębski. I w tym pokoju zacząłem pracować. Potem Andrzej załatwił pracę na etacie w radio innym kolegom z Elity. I tak do dzisiejszego dnia w tym pokoju próbujemy robić audycję 202, Studio 202, kontynuując robotę, którą zaczął Andrzej Waligórski, którego już niestety nie ma wśród nas. Ketlin Wołodyjowski za głową, kręci nas pech, wszystkim nam się zaczęta podobać. Musi jako prawej? Tak, hetman. Zaranny. Zaranny. Dykcję dobra, od razu, tak. Sygnały nie słyszę, czy się kończy sygnał? Nie wiem. Sroga zima nadciąga, drogi nieprzejezdne, a tu w naszym Chrebtiowie, prawdę mówiąc, strasznie nudno. Nie, no, tak to przemawiał Azja Melechowicz. Melechowicz. Czyli Jan Kaczmarek, bo my w naszym radiowym studiu 202 dalej bawimy się trylogią Sienkiewicza i ostatnio już nam się potop skończył i wjechaliśmy w pana Wołodyjowskiego. Z tym, że akurat pana w czasach, kiedy żył Andrzej, miałem sytuację komfortową w radio, ponieważ mogłem się specjalizować w tym, co mi było najbliższe i co jakoś umiałem robić, to znaczy pisałem piosenki po prostu. Pisaliśmy piosenki z Włodkiem Plaskotą przeważnie lub z Klimsą Bogusiem, reagując w tych piosenkach szybko na to, co się dzieje w polityce i w życiu kraju w ogóle. Próbuję w tej chwili pisać również skecze.
co oczywiście nie jest moją najmocniejszą stroną. Mistrzem sketchu był Andrzej Waligórski z serialem Rycerze na czele. Wydaje mi się, że jako tako mi wychodzą felietony satyryczne, w których dużo miejsca poświęcam analogiom historycznym, które są w tej chwili bardzo czytelne i klarowne. Porównuje się II Rzeczpospolitą z III, porównuje się prezydenta Wałęsę z Piłsudskim. I na tym polu posiłkowania się historią może istnieć również, mi się wydaje, refleksyjna satyra.